No zobaczmy w ustawienie w obronie. Walczak, co mnie nie dziwi, ustawiony jest na samym środku, w centralnym sektorze. To na nim głównie będzie spoczywała kwestia formacji defensywnej. A i zaczynamy przy piłce nasi rywale. Issam Rzik na prawym skrzydle, na lewym Ghassen Toumi. Tutaj na lewym rozegraniu Mohamed Rida. Na środku Bilel Abdelli z numerem 20. I Nureddine Mala, numer 66, to ten prawy rozgrywający. Ben Abdullak, jest już zagranie do skrzydła, bardzo dobre rozciągnięcie tej gry. Pierwszą bramkę w tym meczu rzuca Issam Rzik. Bardzo ładne rozegranie, tutaj Przemek Krajewski wyszedł na przechwyt. Nie zdążyli ustawić odpowiednio szykowo ronnych, więc łatwa bramka dla Tunezji. Zaczął tutaj atakiem na linię obrony Przybylski. No i właśnie Piotr Jędraszczyk pojawia się tutaj na środku rozegrania. Zawodnik z numerem 4. To duże wyzwanie dla niego, duży sprawdzian. Zobaczymy, jak on to udźwignie. Jędraszczyk, Przytuła, Przybylski. Taką mamy w tej chwili trójkę rozgrywających. No i widzimy Tunezyjczyków, którzy dość agresywnie rozpoczynają, co nie dziwi mnie, bo to jest charakterystyczne dla zespołów takich jak Tunezja. Bardzo dobra akcja, natomiast gorzej z wykonaniem tego rzutu i wykończeniem Marka Moryty. Tak, obronił doświadczony Sadri. Pierwsza zatem szansa nasza niewykorzystana. Mówiłem o tym, że w tym ostatnim meczu z Tunezyjczykami Arkadiusz Moryto akurat był skuteczny aż do bólu, zdobywając więcej niż 1/3 naszych bramek. Patrzymy zatem na drugą akcję reprezentacji Tunezji. Wspomniałem też środek obrony, Patryk Walczak, ale obok niego Bartłomiej Biss, zawodnik, który nie debiutuje, ale dotychczas 2 występy w reprezentacji. Ponownie Rida, wybiegł Nyskoła Chiref, Ben Abdullah. Mała zamarkował rzut, później poszedł w kozioł i wrzucił ostatecznie z dystansu Mohamed Rida w front. Tutaj dobrze ustawiona obrona, były też ręce do bloku, ułatwione zadanie miał Mateusz Zembrzycki. Bardzo szybki powrót do obrony Tunezyjczyków, uniemożliwiając nam kontratak. Przeszliśmy zatem do ataku pozycyjnego, to również umożliwia nam zmianę Bissa na Jędraszczyka. I my teraz budujemy swoją akcję w poszukiwaniu pierwszej bramki w tym meczu, na tym turnieju. Przytuła. Przybylski. Wyprowadzenie obrotowego, przesunięcie się akcji na prawą stronę. Przybylski. Taka próba wrzutki tutaj do Przytuły nieudana. Bardzo ładny atak, natomiast już wykończenie, ostatnie podanie niecelne. Natomiast w odpowiedzi kontra Tunezyjczyków wykorzystana przez Bilela Abdelliego. Szybko wznowiliśmy. I jest szansa, ale niestety przekroczone tutaj pole bramkowe przez Arkadiusza Morytę. Bardzo błyskawicznie odpowiadają goście. To jest druga udana akcja Issama Rziga. No, grają szybko Tunezyjczycy, każdy nasz błąd natychmiast wykorzystują. Bardzo szybkie krosowe podanie, niedostatecznie dobry powrót i w efekcie straciliśmy 2 bramki. Rzik na ostatnich mistrzostwach świata 35 goli, to jest kilku zawodników, którzy reprezentowali Tunezję na czempionacie w Egipcie. Ale dla Tunezji największą przykrą niespodzianką ostatnich lat był brak awansu olimpijskiego. Oni zorganizowali mistrzostwa Afryki, z których zwycięzca jechał na igrzyska, ale przegrali finał u siebie z Egiptem. To sprawiło, że stracił również pracę, prowadząc tę reprezentację przez kilka sezonów Hiszpan Toni Herona. Tutaj widzieliśmy nieudaną próbę minięcia na zewnątrz Rafała Przybylskiego. Wznawiamy grę wolnym. Walczak do Jędraszczyka. Jędraszczyk markował rzut z podłoża. Przybylski, Jędraszczyk tutaj po prawej stronie. Szukamy momentu, w którym możemy zgubić tunezyjską obronę, ale poruszają się bardzo szybko. Tak, nie ma tempa rozgrania tej akcji w ataku pozycyjnym. Wynika to z agresywnej defensywy. No i właśnie. Aj, drugi raz przegrywa Moryto pojedynek z Sadrim. Wciąż nie możemy rzucić pierwszej bramki w tym meczu. Dokładnie, Arkowi Rzadko się zdarza, dwukrotnie, nie rzucić ze 100% sytuacji. Mehdi Sadri to też bramkarz, który grał w reprezentacji, ale który nie był pierwotnie przewidziany na ten turniej. Tutaj też doszło w ostatniej chwili do paru zmian. Mohamed Swar, Józef Zajani, inni bramkarze powołani przez samego Saidiego doznali kontuzji. Zresztą ten protokół medyczny jest długi i obejmuje wiele nazwisk. Inna sprawa, że też paru graczy występujących na co dzień we Francji, mogących występować w reprezentacji Tunezji, też do tej drużyny nie zostaje, nie są powołani. Zobaczmy, Tunezja w ataku pozycyjnym, w bieg skrzydłowego. Abdelli i teraz my dobrze reagujemy w obronie. Bardzo dobre tutaj wyjście Przybylskiego. Tutaj halo ofensywne, dobrze ustawiony Bartłomiej Biss. Natomiast no, nie ma kontrataku. Zatrzymaliśmy tą akcję, dokonujemy zmian. Mamy powtórkę, ale tutaj już końcowa akcja. 5,5 minuty i nie mamy wciąż bramki na koncie. Może teraz odczarujemy Mehdiego Sadriego i bramkę, której broni Moryto. Pobiegł już tam na prawą stronę. Tomczak pojawił się na prawym rozegraniu. Wiktor Tomczak, też młody gracz Wybrzeża w tej chwili. Jędraszczyk. Popatrzmy, Jędraszczyk, ale obił tylko, ale zebrał jeszcze tę piłkę. Bardzo dobrze poszedł za ciosem Piotr Jędraszczyk. Myślę, że na dużych rosłych Tunezjczyków w środku obrony niski Jędraszczyk, który bazuje na swojej szybkości, no powinien tutaj namieszać, co widzieliśmy przed chwilą. Ale patrzę na te pierwsze akcje, bo to wiemy dobrze, Artur, że orzełek to jest coś takiego, co potrafi dodać skrzydeł, ale potrafi też czasami przygiąć do ziemi. Różnie reagują zawodnicy. Patrzymy na debiuty. Wydaje się, że te pierwsze minuty Piotra Jędraszczyka są obiecujące. Tak, dość pewnie porusza się po boisku, to ważne. No tutaj dobre dojście do obrony Przytuły. Moryto jednak już tutaj blokowany, ciężko mu było dorzucić do Krajewskiego, a więc znów jakby nie wykorzystujemy szansy na kontratak. No tutaj widzieliśmy próbę dwójkowej akcji, Krajewski z Walczakiem. Połapali się w tym wszystkim Tunezyjczycy, dobrze przekazali. Rozpoczniemy z 9 metra. Tomczak. Do tej pory dwa występy w barwach narodowych Wiktora Tomczaka. Przerosły zawodnik, leworęczny. Walczak wybiegł z koła. Jędraszczyk, zwrotne takie podanie i mamy bramkę numer 2, Damian Czytuła. Tutaj łatwe minięcie na zewnątrz. Mała, no stał jak zamurowany. Prosty zwód z przełożeniem ręki tam zastosował. O, i widzimy tutaj dziurę w środku rozegrania, w środku obrony. Wykorzystał to Bilel Abdelli, który zaczął bardzo dobrze ten mecz. Jeden z wielu zawodników tunezyjskiego klubu Esperance. No, zauważmy tutaj złe ustawienie Bartłomieja Bissa. Zawodnicy środkowej w obronie powinni się trzymać bliżej siebie, bardziej zwarcie. Walczak, Przytuła, Jędraszczyk. Czeka tylko na jakiś nasz błąd w rozegraniu. Toumi, który jest najwyżej ustawiony w tej obronie, rzut karny wywalczył Piotr Jędraszczyk. No i kto będzie u nas rzucał? Jako pierwszy Arkadiusz Moryto w tym sezonie. 76,5% jeśli chodzi o skuteczność rzutów karnych w lidze. A łącznie przypomnijmy, że Szarek Moryto nazbierał ponad 300 bramek w reprezentacji. Konkretnie 304. Czy to będzie 305? Tak jest. Pewnie obniżył rękę pod poprzeczkę. Tym razem nie pomylił się. Choć no, wyczuł go bramkarz Sadri. Może to będzie miało też wpływ na dalszy ciąg tej takiej, możemy, indywidualnej rywalizacji Moryto Sadri, bo po pierwszych interwencjach to Tunezyjczyk był górą. Zmniejszamy stratę zatem do jednej bramki. No, bliski przechwytu Arkadiusz Moryto. Rzik wybiegł tam z prawego skrzydła, brał udział w rozegraniu. My łapiemy karę. Biss dostaje 2 minuty. No tutaj dość mocno potraktował Tunezyjczyka. Można było spokojnie sędziowie podyktować wykluczenie na 2 minuty. Dla Bartłomieja Bissa to jest też trzeci mecz w reprezentacji. Z przewagą zatem Tunezyjczycy. Wysoko wychodzi tutaj Przybylski. Rida, Frat, znów starcie z Przybylskim i bardzo dobrze teraz wykorzystujemy to ustawienie Przybylskiego, to jest faul w ataku. Tak, tutaj dobrze ustawił się, przesunął wraz z zawodnikiem będącym w ataku, Rafał Przybylski, i no, niewątpliwie jego duże doświadczenie pozwoliło na złapanie faulu ofensywnego. I 30 sekund osłabienia za nami, teraz my rozpoczynamy akcję z pustą bramką. Szósty zawodnik pojawił się w polu. Walczak na kole. Tu w porównaniu z ostatnimi akcjami jakby znów mamy na prawym rozegraniu Przybylskiego. On dostaje od Jędraszczyka piłkę. Próba zagrania do Walczaka. Zagraliśmy na dwóch obrotowych. W biegu Krajewski, a natomiast dobre domknięcie Tunezyjczyków. Widzimy tutaj dogranie do obrotowego i praca Walczaka. Zdołał się obrócić, ale już nie zdołał oddać rzutu. Potężnie zbudowany Jihed Jaballah. To jest też jeden z lepszych zawodników reprezentacji Tunezji. Ma za sobą grę i w Kristianstad w Szwecji, w Tatranie Przeszów na Słowacji w poprzednim sezonie. Tak, niezwykle silny, utalentowany zawodnik i doświadczony, to ważne. Jeszcze raz wznawiamy grę, jeszcze 50 sekund kary Bartłomieja Bissa i teraz my z kolei popełniamy błąd w ataku. No tak, 40 sekund do zakończenia kary. Nie spieszą się Tunezyjczycy. No dobrze, broniąc możemy tę karę niejako zakończyć bilansem 0-0. Zobaczymy, jak oni to rozegrają. Wybiegł z koła Chiref i dobra interwencja Zembrzyckiego. No, pierwsza udana. Dość łatwy rzut do obrony. Na kontakcie sędziowie no, nie podyktowali rzutu wolnego, choć no, ten kontakt był w mojej ocenie dość znaczny. Bardzo dobry bilans Zembrzyckiego w lidze w tym sezonie, 37,6%. Troszkę słabiej karny w porównaniu z, tutaj z kolegami z kadry, bo 3 obronione na 19. Przytuła Jędraszczyk i bardzo świetna asysta teraz do Walczyka. Bardzo ładna akcja Jędraszczyka. Rewelacja, naprawdę podoba mi się ten zawodnik w lidze i tutaj potwierdza swoje no nietuzinkowe umiejętności. Zembrzycki obronił. Proszę zwrócić uwagę, było 3-0, 4-1, teraz mamy remis i udało się przede wszystkim, Artur, myślę, poprawić tę grę w obronie. Tak, i dobry powrót i no, skuteczność. Odczarowaliśmy tą bramkę. Jędraszczyk prowadzi grę całkiem solidnie. Dobrze się ustawiamy w obronie, to już prowokuje trzeci faul w ataku Tunezyjczyków, to dzięki temu łatwy sposób odzyskujemy piłkę. Możemy tutaj spokojnie ustawiać ten atak pozycyjny. Jędraszczyk, który cały czas się zmienia, jeśli chodzi o grę w obronie, w ataku zmienia Bissa, kiedy przechodzimy do ataku pozycyjnego. Tak, myślę, że obecność Jędraszczyka w kadrze to, no wiadomo, Bartek Jurecki, trener Piotrkowianina, to jest trener, który widzi go na co dzień. Więc nie dziwi mnie jego obecność. Tutaj było troszeczkę za dużo walki w okolicy 6 metra. Przerwali grę sędziowie. Tutaj upomnieć zawodników. Możemy wznawiać tę grę. Przybylski, Przytuła. Znów wybiega z koła Walczak. No i nakręcamy akcję. Znów Jędraszczyk. Przytuła i Jędraszczyk szybko się porusza na nogach, bardzo dobrze odrzucił tę piłkę do Krajewskiego i znów piękna asysta. No i proszę zauważyć, że zrobił to na dużym kontakcie. Wydawało się, że to podanie nie będzie dokładne, bądź w ogóle go nie będzie mógł wykonać. Natomiast rewelacja. Podoba mi się Jędraszczyk. Od samego początku nie widać u niego tremy debiutanta. Zawsze w takich sytuacjach, powtarzam, też trzeba uważać, bo młodych łatwo zagłaskać na śmierć, ale... Tak, mówimy o tym, co jest teraz. Mówimy o tym, co jest, mówimy prawdę. Jak gra dobrze, to będziemy mówić, że gra dobrze. Jak będzie robił błędy, będzie popełniał. Trudno. Na tym to też polega, żeby się uczyć. Na razie wygląda to bardzo obiecująco. Tunezyjczycy bezradni teraz w obronie. Próba nieudana zagrania Abdelliego do Chirefa. Tak, tutaj dobrze zawęził strefę obronną Rafał Przybylski, zamykając tą lewą stronę. O, widzimy ten faul. No już podanie do obrotowego było niecelne. Bardzo, bardzo długo bez rzuconej bramki Tunezyjczycy. Wybiegł z koła Chiref. Mała. I Rida Frat, Mała, podaniem za plecami do skrzydła, ale będzie rzut karny po tej akcji Jaluza. Tak, Przemek Krajewski był w polu bramkowym. Zobaczmy, ewidentnie faulował podczas wykonywania tego rzutu, więc no zobaczymy. Darek Jaluz, on szarżował, wywalczył ten rzut karny, a jego kolega z prawego skrzydła Issam Rzik szykuje się do wykonania rzutu z 7 metrów. Rzik wygrywa ten pojedynek z Zembrzyckim, a więc przełamuje też już liczącą sobie ładnych parę minut niemoc rzutową Tunezji. Dokonaliśmy zmian. Standardowo Biss schodzi, wszedł Jędraszczyk. I pozostaje tutaj teraz cały czas na prawym rozegraniu Przybylski. Napędza Jędraszczyk. Dobrze do Przybylskiego. Wrzutka, ależ piękna teraz akcja do Arkadiusza Moryty. No, to się musiało podobać. Bardzo ładna akcja. Widzimy tempowe wyjście w powietrze. To jeszcze tak bardzo daleko mu wrzucił Rafał Przybylski, Arkadowi Morycie. Jednak no, widać, że ta precyzja i timing był odpowiedni. 2 minuty łapie teraz Patryk Walczak, ale ta akcja, to wszystko rozegrane na dosyć wąskim takim odcinku pola 6 metrów i w dodatku jeszcze to wrzucenie piłki już w pole bramkowe. To już takie niezawieszenie, ono musiało być prostopadłe, więc jakikolwiek błąd no, skutkowałby jakby takim lekkim ośmieszeniem. Ta piłka po prostu wpadłaby w ręce bramkarza. Dokładnie tak, dlatego wspomniałem o tym dobrym timingu. Ale już wróćmy. Kolejne wykluczenie, tym razem Bartłomiej Biss. No to gramy w podwójnym osłabieniu. No nasi środkowi wzięli sobie tutaj dużo do serca. Trochę zapasów było, no i kary się posypały. No, w związku z tym mamy tutaj przytułę Przybylskiego, Morytę i Krajewskiego tylko na boisku. Dużo miejsca mieli Tunezyjczycy, ale świetnie. Zembrzycki wytrzymał tej do końca. Ghassen Toumi opóźniał rzut, ale mocno się zdziwił. Przesunął tutaj Zembrzycki za ręką rzutową, zamykając tak zwany długi róg. Zobaczmy powtórkę. W tym momencie przesunął, przeskoczył jeszcze z nogi na nogę. Bardzo ładna interwencja. Dobrze, bo to po tych pierwszych rzutach chyba potrzebował Mateusz się spocić troszeczkę, żeby dogrzać się. Teraz ciężko było z powrotem do bramki. W łatwy sposób Tunezyjczycy po przechwycie zdobywają gola. No tak, tutaj jest gra w 4 w ataku. Akurat to widzieliśmy też, Przytuła zdołał minąć obrońcę tunezyjskiego. Natomiast no, już taka strata jest od razu karcona bramką. Najskuteczniejszy chyba w tunezyjskiej ekipie Abdelli. Jeszcze przez 40 sekund w podwójnym osłabieniu. O czas poprosił Patryk Rombel, więc zaraz posłuchamy, jakie uwagi ma też nasz szkoleniowiec na dalszy ciąg tego dość trudnego fragmentu gry. Nie, bo pójdą do następnego. Zrobimy tak, żebyśmy na końcu próbujemy 1 na 1 żeby tak wyszło, przytył. Krajek z tym, czarny włoski. Próbuj z tamtej strony, jak będzie grał 1 na 1 żebyśmy mieli wbieg za plecy. Okej? Arek będziemy zmieniali. Połowy musisz grać. Uwaga, ej! Spokojnie, jak najdłuższa akcja ma być. Okej? Tak, żebyśmy oddali rzut na bramkę, żebyśmy zdążyli wrócić do brony i się 28. Zmienić. Jesteśmy jednego mniej, kurwa, my tu dwa. Dawaj. Polska! No to już wiemy mniej więcej, na czym to ma polegać. Oczywiście tutaj mamy jeszcze te 39 sekund do zakończenia pierwszej z kar, więc zespół ma oddać ten rzut w miarę jak najpóźniej. No tak, chodzi o to, żebyśmy byli jak najdłużej w posiadaniu piłki. Było trochę ruchu z tyłu i Patryk wspominał o tym, zabiegnięciach gdzieś na pozycji obrotowych, wejściach pod piłkę. No mamy te 30 parę sekund jeszcze gry w osłabieniu i nawet nie oddawszy rzutu, nie będzie to złe rozwiązanie w naszym przypadku. Porytowany Sami Saidi. Też widzieliśmy, jak tutaj udzielał wskazówek swojej drużynie. My cały czas jeszcze w piątkę w polu z pustą bramką. Tutaj już bronią wysoko bardzo Tunezyjczycy. No i sygnalizacja gry pasywnej. To 6 podań od tego momentu, ale niestety. Bez przekonania ten atak Przytuły. No to mamy odpowiedź. Toumi dołem teraz się wybrał, lewoskrzydłowy reprezentacji Tunezji. Tak, przytrzymał ten rzut, czekając na reakcję bramkarza. Bliski był obrony Mateusz, ale znalazła piłka miejsce gdzieś tam pomiędzy nogami. Tak, ktoś zamykał tym prawym kolanem, chciał tę przestrzeń w ostatniej chwili zamknąć, to się nie udało. No i mamy już kolejnego zawodnika nowego na boisku, to jest Ariel Pietrasik, więc też zwracamy uwagę. Zawodnik z numerem 12. Świetne warunki fizyczne, jak mówiliśmy, czołówka strzelców Ligi Szwajcarskiej i też świetne handbalowe geny. No tutaj przerwanie przytomne akcji przez Toumiego. Pojawił się Kamil Syprzak, Jacku. A jest i Kamil. Tak, tak, na pozycji obrotowego. No, nasz etatowy obrotowy. Co za akcja teraz Piotra Jędraszczyka. Wszedł tu jak masło w obronę i w dodatku spokój tego rzutu, w krótki róg. Tak, spóźniony Toumi na przechwyt wyszedł. Natomiast dobra zasłona Kamila, widzieli Państwo, i bez problemu Jędraszczyk zdobywa swoją, o ile dobrze liczę, trzecią bramkę. No i do tego dokładamy jeszcze asysty, którymi nam tutaj też co najmniej w dwóch przypadkach zaimponował. 7-7. No zobaczmy tutaj. Przedał się Rida Frat. No tutaj biernie trochę Bartłomiej Biss. Wydaje mi się, że nie chciał tutaj prowokować kary dwuminutowej i tak zostawił zupełnie atakującego Tunezyjczyka. Pietrasik, Jędraszczyk, Tomczak. A tu mamy dużo młodości w tej chwili na rozegraniu. Dużo młodości, dużo nadziei. Na razie czego tylko tym chłopakom brakuje? No doświadczenia, ale muszą je kiedyś nabierać. Tomczak poszedł na kontakt, odrzucił tę piłkę bardzo dobrze do skrzydła, ale nie wykorzystał tego Komarzewski. Tak, całkowicie nowy skład, młody skład. No i właśnie. Po raz kolejny Bartłomiej Biss spóźniony, a na którym bramki Abdelli. Dużą łatwość ma Bilel Abdelli, duży repertuar rzutów, niesygnalizowane. Zrobił błąd Bartosz, ponieważ cofnął się zamiast iść do przodu w kierunku zawodnika atakującego i stanąć na rękę rzutową. Łatwo się mówi, natomiast no, gorzej jest wykonane. Zbieg Komarzewski ze skrzydła, starając się tutaj zrobić miejsce, troszeczkę pociągnąć obronę, żeby Kamil Syprzak miał większą swobodę. Kamil 42 bramki w Lidze Mistrzów w barwach PSG, 48 goli w lidze ze skutecznością 72%, ale teraz niestety to jest kolejna dobra interwencja Sadriego. No i słaby rzut, to nie była dobra pozycja. Wiktor Tomczak pospieszył się. Poszedł tu na kontakt z naszą obroną Mohamed Rida Frat. Zatrzymany, no widać ta młodość w grze Wiktora Tomczaka. Ale tu jeszcze, tu widzimy, dobra współpraca z Bartłomiejem Bissem. Tunezyjczycy znów nam odskoczyli na 2 bramki. Zmniejsza skuteczność naszego zespołu. Już tam wbiega Jaballah na koło podrzucenia. Proszę zobaczyć, jak tutaj rzuca Bilel Abdelli po raz kolejny. Tak, faktycznie ten zawodnik i z bieżnia, i z podłoża, i z wyskoku na kontakcie, no ma niezły repertuar, nie możemy sobie póki co z nim dobrze poradzić. Znów tutaj przy przejściu do ataku, teraz znów Syprzaka pojawił się na kolej. Jędraszczyk, Pietrasik, Tomczak. Z biegu Komarzeski. Kamil Syprzak ma bardzo dobry sezon w PSG, no i potwierdza swoją dobrą formę, ale zauważyłeś, kto asystował? Jędraszczyk. Jędraszczyk znów, to jest też ważne, to, że gra tutaj tak jakby z tymi zawodnikami już. Ja mam wrażenie, że od dawna. Tak za 40 występów w kadrze. Tak, taki jak Kamilowi podawał ze 200 razy, a tutaj zrobił to w taki dosyć rzeczywiście swobodny, naturalny sposób. Tak, przez cały czas mieliśmy problem na środku rozegrania, ale wydaje mi się, że jeszcze młody Olejniczak i Pilitowski to zawodnicy, którzy będą gwarantowali no na pewno polot na środku rozegrania. A to jest niezwykle ważne. Mamy piękne przecież tradycje na środku rozegrania. To i dobrze by było też budować grę z taką właśnie agresywną, blisko obrony, wyszukaną, trochę szaleńczą. To jest coś, co charakteryzuje oprócz w ogóle szybkości współczesną piłkę ręczną. Tutaj trudno osiągać sukcesy grając w poprzek na 10. metrze i szukając rzutu z dystansu. Tak, i grając tylko i wyłącznie pod zawodników rozgrywających. W międzyczasie wbieg Komarzeskiego na drugi obrót. No i znowu próba dogrania do Kamila. Walczył Kamil, natomiast ciężko było mu zebrać tą bardzo niską piłkę. Ale nie gubią tutaj Kamila w obronie. Usama Boughanmi teraz też jest na boisku, ten doświadczony lewoskrzydłowy. On jest na pozycji 2 w obronie, dobrze broni Sadri, ale ta piłka po jego interwencji poza linią boczną, więc piłka dla nas. Krajewski, Jędraszczyk, znów się rozstawiamy do ataku pozycyjnego. Pietrasik, Jędraszczyk, tak i znów blisko obrony. No tutaj niestety kroki. Tak jest. I Boughanmi. Też kroki. Ale to powrót Jędraszczyka w obronie. Na razie tak. Jakbym miał przydzielać MVP, to Jędraszczyk. Ale zobaczmy, co będzie dalej. Zmusił doświadczonego niezwykle Oussamy Boughanmiego, też blisko 150 meczów w reprezentacji tego zawodnika. Zmusił do popełnienia prostego błędu. Tunezyjczycy cały czas podwyższają i grają w okolicach 9-10 metra, nawet wyżej, co sprawia, że właśnie jest dużo walki na kole między innymi. A my będziemy mieli pierwsze wykluczenie w reprezentacji Tunezji. Jihed Jaballah opuszcza boisko, a więc pierwszy raz gramy w przewadze. No i to też jest niezwykle ważny element. Ja też się czepiałem na tych ostatnich ważnych imprezach obu naszych reprezentacji. Właśnie jeśli chodzi o grę w przewagę w obronie, że nie wykorzystujemy tego w odpowiedni sposób. A to jest coś, nad czym wszyscy pracują. Tak, na tych kilka rozwiązań i to jedno kończące podanie, mając 2 albo 3 warianty, no trzeba dobrze zdecydować. Chociażby teraz, no nie można tak mówić. Żeby mi się język kołkiem stanął, prawda? To w odpowiedzi Boughanmi. Łatwa bramka, grających w osłabieniu Tunezyjczyków. Ja może powiem łatwa strata i zbyt łatwa, taka szkolna. Błąd podania i błąd chwytu. Może bardziej ten drugi. Błąd chwytu przy grze w przewadze, no niezbyt to optymistycznie. 3 bramki przewagi Tunezyjczyków. Pietrasik, Tomczak i Jędraszczyk. Poszedł sam. Tutaj było dużo. Tu było zamarkowane odegranie do skrzydła. Później jeszcze kozioł i akcja na 6. metr. I znów musimy go pochwalić. Tak, tu była zmiana tempa. Widzimy już fazę końcową. No, kolejna bramka. Jestem pod bardzo dużym wrażeniem Jędraszczyka. I to, co widziałem w lidze, potwierdza na poziomie reprezentacji Polski. Na środku rozegrania w ekipie tunezyjskiej pojawia się Mohamed Darmoul. To jest zawodnik niemieckiej drużyny Minden. No i Przemek Krajewski. Będzie bramka? Tak jest. Tak, przycelował Przemysław Krajewski. Teraz my zdobywamy w łatwy sposób bramkę. bo wycofali bramkarza grający w osłabieniu Tunezyjczycy. Tego osłabienia jeszcze im zostało około w tej chwili 22 sekundy, więc to jest też czas, kiedy Sami Saidi poprosił o czas. Zagramy cel dla ciebie w ataku teraz. Będziemy mieli, okej? W obronie, pamiętamy, ej, tak. Prawdopodobnie tak będzie. Jeśli damy radę, pobiegniemy z kontry i też spróbujemy zrobić 6 na 5. Jeśli będziemy mieli przewagę, żebyśmy zdobyli bramkę w przewadze. W obronie, pamiętamy o tym, że tam jak jest 1 na 1, idzie w trupa, my też musimy zamknąć, okej? 2 razy tam, tamtą stronę w prawą zagraliśmy. Idź mocno, atakuj, nie daj, nie bądź pasywny, idź do przodu i dostaniesz pomoc, jeśli tam pójdzie do końca, okej? W ataku jak jesteśmy, idź, atakuj, kula, do bramki, okej? Nie wyrzucaj piłki, graj, dawaj! Tak, to chyba uwaga do Ariela Pietrasika, bo gra troszkę za pasywnie. Owszem, tutaj czuć takie na pewno lekką tremę związaną z debiutem, ale gra dość daleko i poprzek. Tak, poprzek i Patryk Rombel mówi spokojnie. To po to jesteśmy tutaj na boisku, żeby cię asekurować. Tu tutaj trzeba w obronie podejmować więcej ryzyka. No tak, brakostrzelny zawodnik, jednak no wiadomo, że troszeczkę tremy, zgrania, to wszystko powoduje, że ta gra nie układa się akurat Arielowi po jego myśli. Już ostatnie sekundy osłabienia Tunezyjczyków. My staramy się zagrać tutaj wysoko. Darmoul atakowany przez Krajewskiego i jeszcze Darmoul musiał tę piłkę łapać dość nisko. No i będzie wykluczenie dla Przemka Krajewskiego. No spóźniony tutaj. Zobaczmy w tym momencie. No już tutaj wyprzedził go w tym Darmoul. Chcieliśmy za wszelką cenę uniknąć tej utraty bramki w momencie, kiedy Tunezyjczycy kończyli grę w osłabieniu. Może to wyszło też właśnie w tym decydującym momencie zbyt agresywnie z przekroczeniem przepisów, więc znów gramy w osłabieniu my. A czy wykorzystają to rywale? Wykorzystuje to Anouar Ben Abdallah, który zmienił małe na prawym rozegraniu. No tutaj widzimy zasłonę na zewnątrz, natomiast on zdecydował się na atak do środka przy tak trochę biednej postawie naszych defensorów. Ale wiadomo, to była gra przewazy liczebnej dla Tunezyjczyków. Oj, raz chyba żeśmy tylko 6-5 prowadzili w tym meczu, po raz ostatni zresztą. Tutaj znów inicjatywa po stronie rywali. Walczył do końca Jędraszczyk. On popełnił błąd, ale on ten błąd naprawił. Tak, niezwykle aktywny od samego początku. No zobaczmy. Oczywiście wycofaliśmy bramkarza. A my na boisku mamy też kolejnego debiutanta Mikołaja Czaplińskiego. No i zauważ, że znowu w bardzo dobrym ataku w stronę bramki i nawet oddał rzut Jędraszczyk. Faulowany. Tak, i Chiref łapie 2-minutową karę. Więc teraz jeszcze przez 53 sekundy jakby gra 5 na 5, no ale my mamy 6. zawodnika w polu, gramy z pustą bramką. Dobrze było teraz jeszcze to wykorzystać. Kara progresywna, więc jakby akcję możemy budować od nowa. No zobaczmy. Tutaj Komarzewski wydaje się niepotrzebnie, bądź za wcześnie wbiegł. Teraz wyprowadzenie tego prawoskrzydłowego, mocny atak. No i próba nagrania do Kamila Syprzaka, który nie mógł się uwolnić. A skutek, Jacku, widzieliśmy. Boughanmi rzuca do naszej pustej bramki. Może widzieliśmy właśnie to wiadomo o co chodziło. Tak, tylko że wszystko nie zagrało w odpowiednim czasie. Miał być atak Komarzewskiego do środka i zawrócenie do Kamila. Natomiast no nie wyszło to zupełnie. Komarzewski, Tomczak, Krasik i Jędraszczyk. Tak, tutaj też było zamarkowanie i później nagła zmiana kierunku tej bliżej osi boiska. Tak, ale brakuje mi tutaj wiążącego ataku w stronę bramki Ariela Pietrasika. Na razie wspomnieliśmy w poprzek gra i... No ale Jędraszczyk Tak, nie ma tutaj żadnego problemu z atakiem na szósty metr. Odważnym tutaj wejście w obronę rywala. Jędraszczyk jeszcze tutaj szybko wyskoczył, wzbiegając do ławki, jeszcze nie omieszkał postraszyć rywali jako wysunięty obrońca. A minuta 45 sekund do zakończenia pierwszej połowy spotkania. Tracimy dwie bramki. Jaziri, też nowy zawodnik, to jest numerem 92 na lewym rozegraniu. Wrócił Abdelli na środek. Nie, to jest Darmoul. Tak, cały czas na środku. No akurat w tym przypadku na lewym rozegraniu, ale jest zmienność pozycji. No to właśnie Darmoul. Jaziri i Ben Abdullah. Anouar na prawej. Poszedł teraz bardzo dobrze zawodnik Minden, Mohamed Darmoul. Tutaj nie było zapięcia z lewej strony i brak pomocy dla Kamila Syprzaka. Ale zauważ, że Tunezyjczycy bardzo szybko wracają do obrony. Co mi się podoba tutaj wprowadzeniu drużyny przez Patryka Rombla w tej części spotkania. Owszem, tutaj Tomczaka, natomiast to właśnie jakby to pasuje też do mojej tezy, że owszem, Jędraszczykiem się zachwycamy, natomiast Tomczak i Pietrasik albo popełniają błędy, albo grają dość pasywnie, ale tutaj nie rezygnuje Patryk Rombel, nie wsadza ich na siłę tam po 3 minutach, bo sobie zaraz spali zawodnika, niech próbują dalej. No tak, na tym poziomie ten turniej właśnie ma odpowiedzieć na pytania, czy warto na nich stawiać i mają sobie tak poradzić w trudnej sytuacji. No, faulowany, dość sprytnie zachował się Jędraszczyk. Widać, że upadł, uderzając głową o parkiet. Tak, rozmasowuje tam tył głowy teraz. Ojojoj, żeby to... Tutaj trzeba zawsze w takich sytuacjach bardzo uważać. Mam nadzieję, że się tutaj niczym poważniejszym nie skończy. A widzimy właśnie, wyczekał do końca. O, i ten moment, kiedy lekko, jakby tracąc kontrolę nad tym upadkiem, uderzył w parkiet, na szczęście nie na tyle mocno, żeby tutaj coś poważniejszego się stało. Gramy dalej. Jeszcze 13-12 sekund do zakończenia pierwszej połowy meczu. Szukamy 12 bramki. Jędraszczyk, Pietrasik i asysta Pietrasika. Tak jest, notuje tu jakby swój pierwszy punkt w ostatniej chwili tej pierwszej połowy. Asystą do Kamila Syprzaka. Dzięki temu zdobywamy tę bramkę, jeszcze zerkam na zegar. 12. bramkę. 12. Zerkam jeszcze na tablicę wyników. No tak chyba jeszcze nie przeskoczyło, ale 12. Ale mam nadzieję, że to się zmieściło w czasie. No na pewno rzut trafił do siatki. Na razie jeszcze jest 11, 14. Tutaj nie mieliśmy tak aż to wszystko pod kontrolą, jeśli chodzi o czas. Patrzyłem jeszcze, czy to nie było przekroczenia pola bramkowego. 11. bramka zostaje, więc na razie przynajmniej jeśli chodzi o wynik mamy górą. Żeby tej porażki, która jest dość wyjątkiem rywalizacji z Tunezyjczykami, uniknąć, musimy zagrać zdecydowanie lepszą, skuteczniejszą drugą połowę tego spotkania, którą już za chwilę zaczynamy. I zaczynamy ze zmianami. Michał Olejniczak, on tutaj zmienia Jędraszczyka na środku rozegrania, więc Piotrowi tutaj świetnie dziękujemy za tą wspaniałą pierwszą połowę. Teraz 30 minut, podejrzewam, że 30 minut dla Michała Olejniczaka. Pozostaje Pietrasik na lewym rozegraniu, mamy Rafała Przybylskiego na rozegraniu prawym i mamy skrzydłowych Czaplińskiego i Komarzewskiego. Czyli debiutanci niektórzy i taki drugi garnitur, bądź te zawodnicy, którzy są obecnie w fazie testowania. Na kole Walczak. W bramce pozostaje Zembrzycki. Pierwsza akcja naszego zespołu po przerwie. Zakończyliśmy równo z końcową syreną pierwszej połowy, zdobywając 12. bramkę, zmniejszając troszeczkę te straty. Popatrzmy, Pietrasik. I wprawdzie bramki nie ma, lecz czekali sędziowie do końca. Gdyby była, to pewnie byłaby uznana. To było z faulem, więc piłka wciąż dla nas. Olejniczak pojawił się na środku. Zobaczymy, jak poradzi sobie. Nabrał doświadczenia w Lidze Mistrzów. Ogłady, ale podoba mi się jego przebojowość, którą właśnie pokazał w tym momencie. Tak, wywalczył karę dla Oussama Jaziriego, wywalczył rzut karny, drugi dla naszego zespołu w dzisiejszym meczu. W pierwszej połowie Arkadiusz Moryto wykorzystał rzut z 7 metrów. To jest też taka fajna chwila dla Michała Olejniczaka, który no też jest zawodnikiem młodym, ale już trochę doświadczenia reprezentacyjnego, jak wspomniałeś, z Ligi Mistrzów ma. W pierwszej połowie pokazał się Piotr Jędraszczyk z dobrej strony i wchodzi ten Michał, bramka Arkadiusza Moryty, 13 gol, wchodzi w drugiej połowie i teraz musi też pokazać, że on tutaj jest troszkę dłużej w tej kadrze. No, na poprzeczkę postawił dość wysoko. Prawda? Jędraszczyk, tak. Tu widzimy już doskonały, precyzyjny rzut Arka Moryty. Tak, przed środkowym naszym, mam tu na myśli Olejniczaka. No, myślę, że dobra połowa i wyzwanie. Dobrze, dobrze. Im lepsza rywalizacja, im wyższy poziom tej rywalizacji na poszczególnej pozycji, tym lepiej dla tej drużyny. Jaballah wybiegł z koła. Przyspieszają grę Tunezyjczycy. Dobre tutaj wyjście w obronie Pietrasika. Oj, 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 tutaj Rafał Przybylski. No, zamroziło go. Absolutnie nie ruszył się. Wykorzystał to Darmoul. Olejniczak, Pietrasik. Najść odważnie, dobrze. Jest obrona Sadriego, ale my kontynuujemy. Sadri po raz kolejny. 5 udanych interwencji w pierwszej połowie meczu. Sadriego tutaj na początku drugiej połowy dokłada 2 następne. No tu widzimy pierwsza. No i druga Komarzewski, który no, ma idealną sytuację. Powinien tylko i wyłącznie wykończyć. No ale tak się nie stało. Sadri na razie na niezłym procencie. Jaballah. Zamarkowali tylko zagranie z Jaluzem i zwrotna piłka znów do Jiheda Jaballaha. No i próba szybkiego wznowienia i bezpośredni rzut ze środka. Nieudana Walczaka. No i w tej sytuacji no widzimy, no akurat no, nie wykorzystaliśmy grę w przewadze liczebnej. Tak, to jest znów coś, o czym mówiliśmy w pierwszej połowie. Rzucili bramkę Tunezyjczycy, grając w osłabieniu. Oczywiście, no, z pustą bramką, mają zawodnika 6 w polu, natomiast no, grają w osłabieniu, jakby na to nie patrzeć. Natomiast my swojej szansy nie wykorzystujemy. Jest Darmoul. I mamy kolejną bramkę, rzuca Rida Frat. Bardzo ładna krzyżówka. I no i wyczyszczony środek, można powiedzieć. Zobaczmy tutaj spóźniony blok naszej drużyny. Olejniczak jeszcze próbował, ale już bezradny był Mateusz Zembrzycki. Skończyła się kara Tunezyjczyka. Pietrasik i znów tutaj, no zdecydowanie musiała być rozmowa w przerwie, bo widać po grze Ariela Pietrasika, że to już jest gra na atak, nastawiona na to, żeby iść do przodu. Już 2 próby, owszem, niezakończone bramką, ale to już też daje coś do myślenia o obronie tunezyjskiej. Kończy natomiast bramką Michał Olejniczak. No w stylu, można powiedzieć, Jędraszczyka, ale lubię ten polot, naprawdę tam była typowo indywidualna akcja i młodzieńcza szarża. Sposób poruszania się na nogach, zmiany kierunków, ten balans, to jest coś, co jest niezwykle ważne, na takiej, zwłaszcza na tej pozycji. Tutaj trzeba w tym gąszczu czasem, zachowując oczywiście zgodność z przepisami, wypracować sobie pozycję. A to Michał dokładnie zrobił w poprzedniej akcji. No Michał zrobił w ogóle duży progres pod okiem talenta Duszebajewa. A i popatrzmy, popsuliśmy sobie. Tutaj nie było jakoś, mam wrażenie, uzupełnienia tego szybkiego, kontrataku. No, mówią, żeby nie podawać się obrotowemu w kontrataku. Myślę, że dobra jest coś w tym. Dobra by była to tak, wskazówka. Ale też mamy piłkę, mamy szansę znów na to, żeby jedną bramkę odrobić. Olejniczak, Pietrasik, no tutaj faul w ataku. No, próbował. Dwukrotnie na zewnątrz już odczytali to Tunezyjczycy. Ale i oni się teraz pogubili. Podwójne kozłowanie. My tutaj próbujemy znów niedokładnie do Czaplińskiego. Nie ma odpowiedzi zatem z naszej strony. No to było akurat dość ryzykowne, jeśli chodzi o podanie Rafała Przybylskiego. No, zobaczmy. Trudne podanie po koźle. Mógł zatrzymać tę akcję. Anouar. Darmoul. Trochę tam wyłączony z rozegrania Jaziri. Darmoul! Bardzo dobra indywidualna akcja środkowego rozgrywającego Tunezję. Tak, tutaj zbyt ofensywnie zareagował Olejniczak. Stąd to miejsce, które było. Obroniony rzut Pietrasika i poradził sobie tu znów w tym szybkim ataku Boughanmi. Tak, tak. Te kontrataki czy szybkie ataki to już, jak dobrze liczę, 6, 7, 8 może. Po stronie Tunezji niestety u nas 0. Tunezyjczycy karzą nas za każdy błąd, za każdy nonszalancki, niecelny rzut. Mamy teraz Rafała Przybylskiego. Troszkę szkoda mi Ariela Pietrasika, bo on gra zdecydowanie inaczej w tej drugiej połowie. Dużo rzuca, już 4 razy bodajże. No zabrakuje mu tylko tak naprawdę tej kulminacji, tej choćby jednej bramki. Teraz interwencja Zembrzyckiego w starciu z Chirefem. No tutaj doskonała akcja Tunezyjczyków, ale tak zwana koronkowa akcja, zasłona odejście. Tak zwana Litwa się na to mówiło kiedyś. Współpraca z obrotowym, ale Mateusz Zembrzycki na posterunku. Ale 4 bramki tracimy do Tunezji. 7,5 minuty drugiej połowy za nami. Mamy duży kłopot z odrabianiem tych strat. Olejniczak, Przytuła, wrócił na lewe rozegranie. Olejniczak! O właśnie, w swoim stylu. No tutaj bujną środkowego obrońcę, ale widzimy Darmoul po raz drugi zatrzymany. Szybkie wznowienie, bardzo szybko przeszli Tunezyjczycy, a my tracimy szansę. Znowu po tym przechwycie, po tej interwencji Darmoul jeszcze rozpatruje tę poprzednią swoją szansę. Troszkę szalonej piłki ręcznej, ale Zembrzyckiego 2 ostatnie interwencje trzeba koniecznie odnotować. Tu widzimy kolejną przebojową akcję naszego środkowego rozgrywającego. Jaziri, Darmoul, wybiegł Djalous. Zatrzymany tam Jaziri, próba zagrania do Jaballaha. No, agresywniej zaczęliśmy grać w obronie. Tu widzimy brak tempa, no ale no właśnie, to jest też przekaz informacji w obronie na temat wybiegającego skrzydłowego i takiego nie było. A Usama Boughanmi zdublował tutaj pozycję kołowego, poprosił o czas Patryk Rombel, bo troszeczkę tutaj za dużo bałaganu się, mam wrażenie, zrobiło. A to odpowiada akurat Tunezji. Słuchamy naszego szkoleniowca. Słuchaj, jedna rzecz tylko. Po co wyciągamy do nich rękę cały czas? Bronimy piłki, kula, dostajemy kontr, oddajemy piłki w ręce. 3 piłki oddaliśmy w tej połowie. Potrzebujemy tylko spokoju. Olej, kończy. Jeśli mamy drugie tempo, biegnij drugie tempo. Ale nie podawaj mi drugie tempo kontry bezpośrednio, jak oni już wracają. Ok? Potrzebujemy spokój. Zagramy jeszcze raz w środku, celię, sam, jak będzie Czuref z Czurefem. Ok? Jak będzie ten Dżabala dla ciebie. Dla ciebie. Z tym, że... Okej, po twojej stronie. Dobra? I daj kontynuację. Jeśli my nie wygramy, daj kontynuację. I w obronie też komunikacja, a nie we dwóch lecimy, kurwa, do jednego gościa. Polska! No tak, zbyt ofensywnie 2 do 1 gościa. No słyszeli Państwo, no trzeba zabezpieczać te tyły i ta komunikacja w obronie musi być. Natomiast nie wydaje mi się, żebyśmy musieli aż wychodzić tak wysoko do powyżej 9 metr, bo Tunezyjczycy no nie mają zbyt dużego przemówienia też z tyłu, więc powinniśmy zacieśnić szyki obronne. Prawie 40 meczów za nami. Co możemy, Artur, o tym spotkaniu powiedzieć? To, że to na razie jest taki mecz środkowych rozgrywających. Zarówno po naszej stronie, tutaj górą młodość, jak i po tunezyjskiej. Tu w grę jest więcej doświadczenia w grze. Bilel Abdelli, 5 bramek w pierwszej połowie i dobra postawa też w części drugiej zawodnika, który gra z numerem 71. Darmoula. Przytuła teraz nie dał rady pokonać Sadriego. No, Sadri na razie na bardzo dobrym procencie. No tutaj będzie uznana bramka. Anouar Ben Abdallah. opóźnione. Widzimy Państwo tu już w obronie, w polu bramkowym stał Czytuła. Tak, nie byłoby bramki, byłby rzut karny, nie ma co do tego wątpliwości. To jest 21. bramka dla Tunezji. Ta przewaga robi się niebezpiecznie duża. No 5 bramek to już dość dużo. Kornecki pojawia się w naszej bramce. Może taka była umowa, że zagra dzisiaj 20 minut, bo równo po 40 minutach się tutaj nasi bramkarze zmienili. Jest zagranie do skrzydła i Sadri wygrywa ten pojedynek z Komarzewskim. Myślę, że tutaj aspekt skuteczności jest dość istotny. Błędy to jedna sprawa, natomiast... Odrzuć! Ach! Nie jesteśmy skuteczni dostatecznie na tyle, aby chociaż koło remisu grać dzisiaj z Tunezją. Przechwyt Bartłomieja Bissa, ale tak niewygodnie mu było chyba z tej pozycji akurat, w której się znalazł, podać tę piłkę. Próbował się przekręcić, w tym momencie już został zablokowany. Komarzewski wbiega na pozycję drugiego obrotowego. Olejniczak, spłaszczenie, miało być spłaszczenie, natomiast kolejna piłka wyrzucona w aut. No i kolejna łatwa strata. Po przerwie 7-4 dla Tunezji. Taki bilans bramkowy. Duża przewaga, jeśli chodzi o skuteczność ataków. Ale Tunezji w pierwszej połowie to niestety też niewiele się zmienia po przerwie. Jaziri, Anouar. No akurat tutaj dobrze na środek defensywy, choć mam wrażenie, że Walczak i Biss stoją zbyt daleko, daleni od siebie. Niepotrzebnie. No właśnie. Tutaj... Ale kroki popełnił. Mieliśmy szczęście. Popełnił błąd krok Anouar Ben Abdullah. Och, utrzymujemy się przy piłce. Serce zadrżało. Odetchnął z ulgą Rafał Przybylski. Przechodzimy do ataku pozycyjnego. Zmieniamy zatem. Pojawia się znów na boisku Czytuła. Michał Olejniczak, tam zbiegną ławki, żeby otrzeć piłkę. Sami dajemy argumenty Tunezyjczykom w postaci błędów, czy też słabych rzutów. Nie zawsze oczywiście, ale kilka takich było i to wszystko jest, ma odzwierciedlenie w wyniku. No 5 bramek to niezbyt dużo, natomiast no już być może pewna nerwowość się wkrada u nas. Czytuła, Przybylski, Olejniczak. Oj proszę, to jest znowu coś. To jest taki, on ma te takie akcje, kiedy już w pewnym momencie, ale odpowiada Darmoul. W pewnym momencie już jesteś przekonany, że już nic z tego nie wyjdzie. W tym momencie Michał rzuca, a w najtrudniejszym już możliwym położeniu i w to wpada. Tak, to jest właśnie ten polot młodzieńczy. Natomiast Michał przeplata te fantastyczne akcje, no też słabszymi, czy też jakimiś błędami. No to jest zaleta i wada zarazem młodości. Olejniczak cały czas on tutaj będzie nakręcał nasze akcje. Znów zbieg Komarzewski, znów szukamy Syprzaka. I znów tutaj mam wrażenie nie przynosi to powodzenia. Nie, tutaj było widać, że ten atak Rafała Przybylskiego jest zbyt wolny i dość czytelne to wszystko było. Och, teraz sprytnie zagapił się chyba Jaballah. Mam wrażenie, bo to podanie było niesygnalizowane. Nie wykorzystali tego Tunezyjczycy. Dżalus od razu tutaj uruchomił Boughanmiego. No i to jest kolejna, już 23. bramka dla Tunezji. Kolejny prezent. Błąd, prosty błąd podania Olejniczaka. Tak jak powiedziałem, dajemy Tunezyjczykom argumenty w postaci właśnie takich zagrań, bo nie wydaje mi się, że odstajemy fizycznie czy taktycznie, natomiast proste błędy plus skuteczność robią różnicę. Jędraszczyk wrócił do gry. A więc tutaj mamy na środku rozegrania bohatera pierwszej połowy. Czytuła, Przybylski pozostają na bokach rozegrania. Przepychać tam Syprzak na kolej. Jędraszczyk tutaj zaatakował mocno. Wyszedł do niego Boughanmi, grający tutaj na pozycji numer 2 w obronie. Jędraszczyk, Przybylski zrobił tam miejsce. Jędraszczyk, Przybylski był faulowany. To jest kara. dla reprezentanta Tunezji Yousefa Kaleda. Tak, zacieśnili tam Tunezyjczycy ten środek defensywy. Mocne wejście Rafała. No i zobaczymy, Jacku, jak poradzimy sobie w grze w przewadze liczebnej, co na razie nam, lekko mówiąc, szwankuje. Niecałe 16 minut do zakończenia meczu z Tunezją. Nie dużo tego czasu na to, żeby to i odrobić. 6 bramek straty, ale trzeba się starać. To są sytuacje, w których za chwilę możemy się znaleźć w ważnym turnieju i w których też trzeba będzie sobie umieć poradzić. Przybylski, Przytuła. Troszkę dużo tutaj mamy, zabrakło jednak rzutu. Jeszcze pozostajemy przy piłce. Syprzak do Przytuły, Jędraszczyk. Ale też wiedzą Tunezyjczycy, że tutaj trzeba go atakować. Wychodzą też, wyszli we dwóch. Gramy za dużo z piłką, a nie piłką. Tu jeszcze na dodatek błąd Jędraszczyka i kolejna no nieudana akcja w przewadze liczebnej. Faul w ataku łapiemy w prostej sytuacji. Znów jakby ten moment gry w przewadze, zamiast nam dodawać pewności siebie, żebyśmy widzieli więcej, mieli miejsca więcej, to jakby jest dodatkowa presja i słabiej sobie, jakkolwiek to paradoksalnie brzmi, słabiej sobie w tej sytuacji radzi. Dokładnie, trzeba zagrać szybciej piłką, natomiast no my gramy na razie zbyt indywidualnie. Zgubił piłkę Jaballah, pusta bramka, Biss. Oj. Pomylił się Bartek, Biss. Kolejny prezent, niestety. Patryk o tym wspominał, mam tu na myśli trenera, że daliśmy im już 4 piłki, tak za darmo. Biorąc pod uwagę cały mecz, tutaj Tunezyjczycy opuszczą tę halę z workiem piłek, bo daliśmy im... Ja mówię o ostatnich... Dużo za, ostatnich 15 minutach, tak. No nie, no to jest... No, nie można powiedzieć, że się lekko pomylił, bo tak znacznie. Miał szansę na swoją pierwszą bramkę w reprezentacji Bartłomiej Biss, to się nie udało. Darmoul. No tutaj agresywniej zaczęliśmy grać. Widać ruch w obronie. Mniej miejsca, omal się tutaj Anouar z Darmoulem nie przeszkodzili sobie. Ojej, już myślałem, że kolejna strata, aż się złapałem za głowę. Wstawiamy tutaj tę grę wolnym. Moryto, Arkadiusz Moryto pojawia się na boisku, na prawe skrzydło. Czytuła, Przybylski, Jędraszczyk, Syprzak. Gramy tutaj takim składem, na lewym Czapliński. Nie mieliśmy jeszcze chyba okazji grać tutaj do Mikołaja, do lewego skrzydła. Okazji żadnej w tym meczu. Przytuła, Przybylski, Jędraszczyk. Naprzeciwko niego Jaballah. Dużo silniejszy fizycznie, więc no teraz poradził sobie z ruchliwym środkowym rozgrywającym. Przytuła, bardzo szeroki obieg. Ale rzut prosto w bramkarza, niestety. Boughanmi, specjalista od takich kontr, ale teraz świetnie Mateusz Kornecki. Tak, wejście Smoka, natomiast no, kolejny słaby rzut, niestety, naszej ekipy. Ratuje nas Kornecki. To jest już ponad 17 minut gry po przerwie i tylko 5 naszych bramek przy 9 bramkach rywali. Darmoul, Anouar, Jaziri do skrzydła i Kornecki raz jeszcze, druga świetna interwencja. Nie wykorzystał tego Issam Rzik. Bardzo dobra interwencja, Mateusz no dwukrotnie popisał się dobrym refleksem i ustawieniem zarazem. Dobre wejście, zmiana Mateusza na boisko, no ale my tutaj musimy szukać bramek. Ostatnio nam przychodzą one z olbrzymim trudem. No 5 bramek w 18 minut to niezbyt dużo. Jędraszczyk, też mam wrażenie, że tutaj pojawienie się więcej gry Jaballaha na sektorze środkowym obrony trochę też utrudniło naszym zadanie, że ten Chiref taki bardziej chyba do ogrania. Tymczasem... No tymczasem Przytuła po raz kolejny trafia w bramkarza Sadri. No Koło 40%, tak? Tak, zbuduje sobie ładną statystykę w tym meczu Sadri. Pojedynczy blok, jeszcze zostawił biodro. No nie wróży to dobrze, jeśli chodzi o końcowy rezultat, ale zobaczymy. Trudnym, wymagającym przeciwnikiem okazuje się tutaj Tunezja, ale dobrze, bo tutaj my też musimy w takich meczach sobie radzić. Świetnie rzut z dystansu Oussama Jaziriego. No, ta odległość była dość znaczna. Nie było bloku. Szybko zebrał się. Szybko zebraliśmy się do wznowienia, natomiast kolejny dobry, szybki powrót Tunezyjczyków. Po naszym wznowieniu też bardzo dobrze Tunezyjczycy doskakują blisko naszych zawodników, praktycznie nam uniemożliwiając jakby utrzymanie tego pierwszego tempa akcji. My musimy zwolnić, zatrzymać to i to jakby tracimy tutaj swoją szansę. No tak, a w ataku pozycyjnym nam wyjątkowo nie idzie, więc no, powinniśmy szukać tych szans trochę w ataku szybkim, czy też w kontratakach. Syprzak, tak, och, tutaj wygrał tę walkę na kole Kamil Syprzak, wykorzystał swoje warunki, walczy tutaj z Józefem Kaledem. Wreszcie mamy 18. bramkę. No odczarowana bramka. Kamil bardzo ładnie ustawił się do piłki i miał wolną rękę i oddał dobry rzut. Nureddine Mala pojawił się na boisku. To jest zawodnik, który zaczął ten mecz na prawym rozegraniu w Tunezji, ale nie zaprezentował się tam zbyt ciekawie i zmienił go dosyć szybko Sami Saidi. Mamy też Souida Riada na kole. No tutaj dobry moment gry naszej reprezentacji w obronie. Widać dojście, widać... O, no właśnie. Mieścił się Mala. Widać było, że przesunęliśmy dobrze, natomiast no, ten rzut był zbyt precyzyjny. No ale mamy wreszcie, mamy szybkie wznowienie i wykorzystane to przez Arkadiusza Morytę. Tylko to już jest przy bardzo dużej stracie. Zakończył Mala tą akcję celnym rzutem. To Tunezja jest zbudowana z takich dwóch generacji. Takiej drużyny, która, takiej troszkę starszej drużyny, która była reprezentacją Tunezji na Mistrzostwa Świata Młodzieżowe w 2013 roku i o 6 lat młodszych kolegów, którzy reprezentowali Tunezję na tych młodzieżowych Mistrzostwach Świata 2 lata temu. Z tych dwóch ekip pochodzi najwięcej zawodników, tej, przynajmniej w tym składzie. Darmoul. No, znalazł tam miejsce między środkowymi obrońcami w reprezentacji Polski. Oj, no niestety. No właśnie. Strata znów dość prosto, za łatwo. To jest kolejna szansa dla Tunezji, żeby powiększyć tę przewagę. Tak, nie mam wszystkich wyników w historii Polski z Tunezją, ale obawiam się, że z tych 4 porażek, jakie doznaliśmy, to żadna nie była tak dotkliwa, jaka może być dzisiaj. Dokładnie, rozumiem, że możemy być na różnym etapie przygotowań. Te nogi, mówiąc kolokwialnie, są ciężkie, bo za nami dość ciężkie treningi i wymagające. Natomiast no, dzisiaj zagraliśmy, no gramy na razie przeciętnie. Tutaj za faul dostaje Moryto, ale nie wiem, tu mam wrażenie, że nie było niczego. Nie, też tak. Tak na krzyk troszkę zareagowali sędziowie. Zresztą Arek też wyraźnie zaskoczony tą decyzją. A łapie karę. Boughanmi będzie rzucał karnego. No i to jest szansa na 27. Bramkę nie dał się zgubić Kornecki. Na takie trzecie tempo praktycznie rzucał Boughanmi. Rozmawialiśmy, Jacek, przed meczem na temat pozycji w naszej reprezentacji. Myślę, że bramkę mamy bardzo dobrze obsadzoną. 4 dobrych bramkarzy, chociaż jeszcze 2 dzisiaj nie widzieliśmy. Mateusz Kornecki, widzę, 34,1%, karne 3/20 obronione w tym sezonie. Mamy zatem grę w osłabieniu, gramy z pustą bramką. Olejniczak wrócił do gry, Kacper Adamski pojawił się też po raz pierwszy dzisiaj na boisku. Tak, i to na prawym rozegraniu, z prawą ręką. Wraca na lewe skrzydło Krajewski. Gra do Syprzaka, no i to nam przynajmniej funkcjonuje, bo Kamil tutaj w tym ustawieniu się, w tym blokowaniu już piłki po przejęciu radzi sobie znakomicie. Tak, Kamil się ustawia doskonale do piłki, bazując na swoim dużym wzroście i masie, więc wszystko co w górę adresowane w miarę dokładnie łapie. Do świetnej pamięci Wojtek Tęwiński zawsze mówił, że to przy możliwościach Kamila musi trzeba po prostu podać. Tak, trzeba po prostu wysoko podać. Nikt tego nie sięgnie. Błąd teraz Tunezyjczyków. Dla nas szansa. Komarzewski. Tak jest. Wykorzystany zatem kontratak, co jest w tym meczu rzadkością, ale jeszcze 5 bramek do odrobienia. Tak, a propos Wojtka Nawińskiego, brakuje mi jego specyficznego głosu i historii. I encyklopedia wiedzy. Świeć, Panie, nad jego duszą i to świeć mocno cały czas. Bardzo tak Cię o to prosimy. 5 bramek przewagi reprezentacji Tunezji. 18 sekund jeszcze gry w osłabieniu. Chociaż ta ostatnia kara taka mocno z kapelusza, no ale nie zmienia to faktu, że musimy sobie w tej sytuacji też radzić. Mała. No jeszcze. Darmoul, Jaziri. Olejniczak pojawił się na parkiecie. Już gramy w komplecie, ale dostał tę piłkę i rzuca swoją pierwszą bramkę Souida Riada, grający we Francji, ale w słabszej drużynie niższej ligi. Souida Riada normalnie z tą 6 Ganbengali gra. I bardziej doświadczony, znany zawodnik, który też jednak wypadł na ten turniej. A w ogóle Tunezyjczycy występujący w lidze francuskiej no nie są dzisiaj obecni na parkiecie. Pewnie z różnych przyczyn. Przytuła! Wreszcie mamy tutaj przełamanie z dystansu, bo tych rzutów przede wszystkim zakończonych bramką nam brakuje, bo prób to było wiele. No tutaj dobra zasłona, popracował Olejniczak. A to jeszcze powtórka bramki dla Tunezji. Poprosił o czas Sami Saidi. Najważniejsze, żebyśmy zabrali piłkę. Mocno agresywnie, tak jak żeśmy grali w osłabieniu, super aktywność, pamiętaj, żeby z dwójek robić jeszcze więcej pressingu odważnie i przy 1 na 1 agresywnie, żebyśmy byli. W kontrze, tylko pewne piłki, jeśli mamy pewną piłkę, tak jak z Komarem graj, okej, drugie tempo, jeśli mamy wszystkich, pamiętamy, że mamy 2 zmiany. W ataku jeszcze raz zagramy z tamtej strony 2 na 2 z sypą dla Przytyła, okej? Wszystko wiemy? Dawaj, dawaj! Polska! Grali na igrzyskach w Londynie, tam dotarli do ćwierćfinału nawet, no ale w grupie wyprzedzili Argentynę, Wielką Brytanię, w tym ćwierćfinale przegrali różnicą 2 bramek z Chorwatami. Już w Rio nie było tak kolorowo, tylko remis w grupie z Katarem na 5 meczów, no natomiast dla nich też to tak jak wspominaliśmy, brak awansu olimpijskiego do Tokio. Mimo 2 szans, ta druga zdecydowanie trudniejsza, bo to już był ten turniej światowy, w którym wylosowali Francję, Portugalię i Chorwację. Tak, to była ta grupa, z której nie wyszli też Chorwaci. Natomiast no, Tunezyjczycy musieli tę gorzką pigułkę przełknąć. Braku olimpijskiego awansu. No zobaczmy, jak zagramy te ostatnie 5 minut. Na pewno powinniśmy grać bardzo agresywnie i starać się pozyskać piłkę. Darmoul, mała, Jaziri, obronił to Kornecki. No, sprowokowaliśmy do takiego rzutu dobrą obroną, no i mamy szansę na zmniejszenie straty do 4 bramek. Tak, tu trzeba pracować na tym, żeby o każdą bramkę tej różnicy powalczyć, żeby ją zmniejszyć. Nieważne, czy się uda odrobić straty, czy nie. To tak jak mówił Patryk Rombel na przerwie. Gramy skoncentrowani. Adamski w bardzo niewygodnej pozycji. Obiegnięcie z prawej strony, z prawą ręką. Kacper Adamski, 5. miejsce, jeśli chodzi o liczbę bramek w PGNiG Superlidze, 7. miejsce, jeśli chodzi o liczbę asyst zawodnika Kalisza. No to właśnie on wykonał rzut, ale poprzednio po krokach. Tu było za dużo tych kroków, chociaż sam pomysł był sprytny. bo wypracowałby sobie rzeczywiście doskonałą pozycję. 3 minuty 40 sekund do zakończenia meczu. Nie spieszą się Tunezyjczycy, to oni mają wszystkie atuty na razie po swojej stronie, a my no, próbujemy na tych tak zwanych dwójkach w obronie zawężać. Pressing opłacił się w tym momencie. Tak, będzie miał szansę Arkadiusz Moryto i tak spokojnie też przeczekał Sadriego, puścił tę piłkę dołem, udaje się kolejną bramkę odrobić. No i jeszcze jedna mi się przydała. Tak uczciwie powiem, troszkę zaskakuje mnie reprezentacja Tunezji, biorąc pod uwagę proces, w jakim ona powstała tutaj przed tym turniejem. Czyli tak jak mówiliśmy, kłopoty w ogóle z organizacją Mistrzostw Afryki, w związku z czym nie ma się do czego na razie przygotowywać, plus ten protokół medyczny, plus kilka zmian w ostatniej chwili, to trudno uwierzyć, że ta drużyna tak naprawdę powstała z dnia na dzień. No tak, a w międzyczasie? Kara dla Adamskiego. Zbyt agresywnie zagrał Adamski właśnie. No są w trochę eksperymentalnym składzie Tunezyjczycy, no ale wszystko na to wskazuje, że najprawdopodobniej się wygrają to spotkanie. Tu widzimy spóźniony, nie przesunął na nogach Adamski. Zagrał tylko i wyłącznie rękoma. Jaziri, Darmoul i jeszcze raz daje powodzenie gra do Riada, tutaj dookoła, bardzo sprytnie technicznie Riad zdobywa tę 28. bramkę. Z poprawienia tego wyniku znów nam Tunezja odskakuje. No niestety. Wycofujemy bramkarza. Olejniczak, Przytuła, Przybylski. Jeśli chodzi o rozegranie, Olejniczak ma miejsce Przytuła, no tak jest, jak się trzeba szukać sposobu na tego Sadriego. Tutaj bardzo dobra wkrętka Przytuła. Tak, tutaj wydawało się, że zatrzyma całą akcję, będzie grał do skrzydła, zamarkował to, no i opłaciło się. Jaziri do Darmoula i piękne podanie kozłem, ale jeszcze lepsza interwencja Korneckiego, który wygrywa ten pojedynek z Riadem. Tak, tutaj grając bardzo agresywnie, no odpuszczamy bardzo obrotowego. Tym razem uratował nas Mateusz Kornecki. Jaziri z dużą swobodą rozciągają tę grę Tunezyjczycy i tu już nie było czego zbierać. Toumi, Ghassen Toumi zdobywa 29. bramkę. Do zakończenia meczu jeszcze minuta, a z tego jeszcze 20 parę sekund gramy w osłabieniu. No niestety trzeba będzie przełknąć tą porażkę. Aczkolwiek, no wiadomo, chcielibyśmy zwycięstwa, natomiast to jest mecz typowo treningowy. Tak jest, tutaj musimy też swoją liczbę błędów popełnić, szybko wznowili i szybko rzucili ze środka do pustej bramki. Taka jest odpowiedź na naszą bramkę Przybylskiego, trafienie od razu w przeciwną stronę. Zrobił to Józef Kalet, 30. bramkę zatem zdobywają Tunezyjczycy. My mamy jeszcze, już grając w komplecie, 20 sekund na zagranie bramkowej akcji, żeby zmniejszyć tę stratę do 4 bramek. Zobaczymy, czy to się uda. No. Tutaj nie doszło to podanie do Syprzaka. A w drugą stronę Kornecki wygrywa pojedynek z Darmoulem, a i to będzie jedna z ostatnich akcji, bo to 4 sekundy nam tylko zostały do zagrania, więc już chyba niczego nie zdążymy zdziałać. Sędziowie czas zatrzymali, bo piłka poleciała tam daleko nad siatką. Jeszcze Olejniczak spojrzał na zegar i jeszcze rzucił. Tak, jeszcze w tej ostatniej akcji, kiedy Tunezyjczycy już tak patrzyli troszkę pasywnie na to wszystko, co się dzieje. Michał Olejniczak grał do końca. Jakiś plusik możemy naszej reprezentacji dać za to, że w ostatniej sekundzie pierwszej połowy zdobyliśmy bramkę i w ostatniej sekundzie drugiej. Gramy do końca, hej, gramy do końca. Nie, oczywiście, no, chcielibyśmy wygrać, natomiast będąc bardzo obiektywnym, Tunezja dzisiaj no, była lepszym zespołem. Otrzymała od nas, co prawda, wiele prezentów w postaci prostych zagrań, prostych strat. wykorzystali to, rzucając proste, łatwe bramki z kontrataków i z ataków szybkich. A my, no myślę, że też skuteczność rzutowa była na przeciętna, nazwijmy to tak. MVP? Coś mi się wydaje, że tak statystycznie to ten MVP dostanie Sadri. Tak, tak, ja zgadzam się. Jak najbardziej. Miał troszkę, żeśmy mu nabili tę statystykę, bo jakoś rzutów nie zawsze była najwyższa, ale nie. Jednak Darmoul. Darmoul on poprowadził grę głównie w drugiej połowie, prowadził na bardzo dobrym poziomie, to też trzeba mu oddać. Bramki i asysty środkowego rozgrywającego reprezentacji Tunezji. W związku z tym jakaś tam drobna pamiątka z turnieju w Gdańsku, przynajmniej za to spotkanie. A zatem na otwarcie Four Nations Cup w Gdańsku Polska przegrywa z Tunezją 26-30. To jest turniej, który ma nam pomóc zbudować wysoką formę na Mistrzostwa Europy i musimy tutaj czegoś się uczyć cały czas. I tak ten mecz, tak ten turniej trzeba traktować, choć jak słusznie, Artur, mówisz, zawsze jest lepiej wygrać niż przegrać. Oczywiście, że tak. No, nie ma co rozpamiętywać tej porażki. Myślę, że usiądą sobie chłopacy i trener, sztab szkoleniowy i spokojnie przeanalizują ten mecz, wyciągną pozytywne, konstruktywne wnioski. Jutro zobaczymy inny zespół i może wygraną. Na to liczymy. Za chwilę wywiady, za chwilę nasze pomeczowe studio. Serdecznie Państwa zapraszamy. Pozostańcie Państwo oczywiście na antenie TVP Sport. Jeszcze patrzymy, jak wyglądał ten mecz.